Być może jesteśmy coraz bliżej znalezienia masywnej lodowej planety poza orbitą Neptuna. Sorry, Pluton, znowu nie ty. Ostatnio pewne mapowanie wszechświata przy użyciu danych z teleskopu na Hawajach wyeliminowało około 78% możliwych lokalizacji tajemniczego Woldo w kosmosie. Niektórzy nazywają ją planetą 9, podczas gdy inni wolą planetę X. Tak czy inaczej, ta hipotetyczna planeta wywołuje kontrowersje od czasu, gdy po raz pierwszy pojawiły się o niej informacje, a to głównie dlatego, że żadne z dotychczasowych badań nie jest w stanie odpowiedzieć na ważne pytanie, czy naprawdę istnieje. W przypadku potwierdzonego odkrycia planeta 9 byłaby piątą co do wielkości planetą w naszym Układzie Słonecznym o masie 10-krotnie większej niż masa Ziemi. Teoretycznie składa się ona z gazu, podobnie jak uran. Wstępne badania nad planetą 9 z 2017 roku sugerują, że ta kolosalna nowa planeta krąży wokół Słońca 20 razy dalej niż Neptun, który znajduje się w odległości około 4,5 miliarda kilometrów. W rezultacie planeta 9 potrzebowałaby od 10 do 20 tysięcy lat, aby wykonać jedną orbitę wokół Słońca. Jeśli zostanie to potwierdzone, ten jeszcze nieodkryty świat zdominowałby region większy niż jakakolwiek inna znana planeta w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Są to intrygujące hipotezy, ale nie poparte ani jednym dowodem. Przed odrzuceniem tego przypuszczenia ważne jest, aby zauważyć, że badacze ci polegali na złożonym modelowaniu matematycznym i sytuacjach komputerowych, aby spekulować na temat cech planety. Hipotetyczna obecność tej planety wyjaśniałaby różne tajemnicze cechy znajdujące się poza Neptunem. Mowa tu w szczególności o pasie Kuipera, ogromnym regionie w kształcie pączka wypełnionym lodowymi pozostałościami po formowaniu się Układu Słonecznego, w tym kometami i planetami karłowatymi, takimi jak Pluton. Chodzi o to, że sześć najrzadszych obiektów w pasie Kuipera wykazuje eliptyczne orbity, które są podobnie ukierunkowane w przestrzeni fizycznej i odchylone o około 30 stopni w dół w stosunku do płaszczyzny orbity naszych ośmiu znanych planet. Dziwne jest to, że pomimo ich różnych prędkości orbitalnych wokół Układu Słonecznego utrzymują one to konkretne ustawienie. Prawdopodobieństwo przypadkowego wystąpienia takiego wyrównania jest niezwykle niskie i wynosi około 0,007%. Tak więc pojawia się planeta 9, hipotetyczne masywne ciało niebieskie, które oferuje wiarygodne wyjaśnienie tego dziwnego zjawiska, potencjalnie wywierając wpływ grawitacyjny na kształtowanie tych orbit. Początkowa teoria nie utrzymała się długo. Była oskarżana o stronniczość obserwatora i błędy w obliczeniach. Następnie w 2017 roku pojawiło się kolejne badanie, które kolejny raz przedstawiło teorię, jakoby planeta 9 jednak istniała. Tym razem hiszpańscy astronomowie spróbowali nowatorskiego podejścia, skupiając się na obserwacji ekstremalnych obiektów transneptunowych. Te ciała niebieskie krążą wokół Słońca po bardzo rozciągniętych eliptycznych ścieżkach ze średnimi odległościami przekraczającymi 22 miliardy kilometrów. Badania sugerują, że odległości między punktami węzłowymi tych obiektów a Słońcem mogą dostarczyć wskazówek na temat lokalizacji planety 9. Węzły te są punktami, w których orbita ciała niebieskiego przecina płaszczyznę Układu Słonecznego. Kiedy obiekty te osiągają te punkty, są bardziej narażone na interakcje z innymi ciałami Układu Słonecznego, potencjalnie powodując znaczące zmiany w ich orbitach, a nawet kolizje. Tak więc jeśli trajektoria tych ekstremalnych obiektów transneptunowych pozostaje stabilna, wszystko będzie w porządku. Jeśli jednak tak nie jest, to znak, że coś innego, dużego zakłóca ich ścieżkę. I to jest dokładnie to, co odkryły badania. Istnieje coś niewidocznego, co wyrzuca te obiekty z kursu. I tym czymś może być planeta znajdująca się w odległości od 300 do 400 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Do dziś badanie ekstremalnych obiektów transneptunowych jest najsilniejszym dowodem na istnienie planety 9. A jeśli nadal nie jesteś przekonany co do tej teorii, wiedz, że dziwne ruchy takie jak te doprowadziły do odkrycia planet już wcześniej. Na przykład Neptun został zauważony, ponieważ ruch Urana nie do końca zgadzał się z przewidywaniami grawitacji Newtona. Ale odchylenie jego orbity można było wyjaśnić, gdyby zostało spowodowane przyciąganiem nieodkrytej planety. I tak właśnie odkryliśmy Neptuna. Jest 2021 rok i znów zrobiło się głośno o planecie 9. Po skorygowaniu niektórych starych domysłów badania skłaniają się teraz ku idei, że ten tajemniczy świat wykonuje epicką pętlę wokół Słońca co 7000 lat.
To ogromna wiadomość, ponieważ oznacza to, że planeta może znajdować się bliżej niż kiedykolwiek sądziliśmy, co ułatwia naszym teleskopom jej dostrzeżenie. Badanie sugeruje również, że istnieje aż 99% szans na to, że dziwne orbity tych odległych obiektów są spowodowane przez tę niewidoczną planetę, więc nie jest to tylko jakiś kosmiczny zbieg okoliczności. Teraz szanse na to, że cała ta sytuacja jest fuksem, spadły do 1 do 250, co jest znacznie lepszym wynikiem niż 1 do 10 tysięcy w 2016 roku. Wszystkie te optymistyczne liczby doprowadziły nas do miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj. Zachowujemy nadzieję i pracujemy nad lepszym sprzętem, aby kontynuować misję dostrzeżenia Planety 9. Jak wspominaliśmy wcześniej, naukowcy z Hawajów stworzyli swego rodzaju mapę skarbów, wykorzystując Panoramic Survey Telescope i Rapid Response System, aby wyeliminować 78% jej lokalizacji. To świetna wiadomość, biorąc pod uwagę, jak trudno jest znaleźć igłę wielkości planety w kosmicznym stogu siana, ale niestety obecność Planety 9 pozostaje tajemnicą w ciemnych zakątkach naszego Układu Słonecznego. Optymiści wciąż są przekonani o jej istnieniu i wierzą, że to tylko kwestia czasu, aż będziemy świętować odkrycie nowego kosmicznego kuzyna Ziemi. Swoje nadzieje pokładają w obserwatorium Vera C. Rubin, które jest obecnie tworzone w Chile i ma rozpocząć działalność naukową pod koniec 2025 roku. W ciągu 9 lat obserwatorium to będzie co kilka nocy skanować całe niebo na półkuli południowej za pomocą 8-metrowego szybko poruszającego się teleskopu wyposażonego w największą kamerę cyfrową na świecie. Pomysł polega na skatalogowaniu wszystkiego w Układzie Słonecznym, docierając do Neptuna i poza niego, oraz śledząc ruchy milionów obiektów niebieskich, w tym śmieci kosmicznych, asteroid, komet i gwiazd. Jeśli Planeta 9 rzeczywiście tam jest, ten teleskop nowej generacji powinien ją odnaleźć. Teoria dotycząca istnienia tej tajemniczej planety nie jest powszechnie akceptowana w społeczności naukowej. Dzieje się tak dlatego, że Planeta 9 nie jest jedynym wyjaśnieniem dziwnych zjawisk zachodzących poza Neptunem. Jedna z teorii sugeruje, że grupa odległych obiektów takich jak planety karłowate, komety i księżyce może wspólnie wpływać na orbity ekstremalnych obiektów transneptunowych. Inni uważają, że za tym wszystkim stoi czarna dziura. Te skompresowane masy są jednymi z najgęstszych obiektów we wszechświecie, potencjalnie zdolnymi do wpływania na orbity innych mas. Tak jak uważa się, że robi to hipotetyczna Planeta 9. Inna śmiała teoria sugeruje, że nasze obecne rozumienie praw grawitacji jest błędne, a właściwie niekompletne. Teoria ta, znana jako zmodyfikowana dynamika Newtona, sugeruje, że odległe lodowe obiekty wykazują dziwne zachowanie nie z powodu interferencji innej planety, ale raczej dlatego, że wpływa na nie ogromne pole grawitacyjne Drogi Mlecznej. Jednak nawet zwolennicy tej teorii przyznają, że jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wiążące wnioski i nadal potrzebne są znacznie szerzej zakrojone badania. Podczas gdy my kontynuujemy nasze nieustanne polowanie na Planetę 9, niektórzy astronomowie poszli o krok dalej, sugerując istnienie hipotetycznej Planety 9. Ma mieć masę i rozmiar podobny do Marsa lub Ziemi i znajduje się na obrzeżach pasa Kuipera. Rzecz w tym, że jeśli ta domniemana Planeta 9 jest rzeczywiście tak mała, jak uważają naukowcy, może nie mieć wystarczającej grawitacji, aby oczyścić swoją orbitę z odłamków skalnych. I jest to dość podobne do tego, co się dzieje z Plutonem. To jeden z powodów, dla których wpadł on w kłopoty w 2006 roku. Tak więc lepiej nie ekscytujmy się zbyt wcześnie. Domniemana Planeta 9 prawdopodobnie zostanie sklasyfikowana jako kolejna planeta karłowata.